Właśnie dotarłem. O kurde, już na samym wejściu robi wrażenie. Zobaczcie, jaki duży teren. Docieram do opuszczonej posiadłości w Niemczech. O kurde, będzie co zwiedzać. Na pewno. Tylko trzeba sprawdzić, który z obiektów będzie otwarty. Widzę, że tutaj jest sporo obiektów, więc na pewno znajdziemy coś otwartego. Tutaj mamy pierwszą chatkę. Dobra, może zaczniemy od niej. Dobra, zaczniemy od tej chatki. Ojej, będzie otwarta. Tutaj nie widzę wejścia. Dobra, nic się nie stało. Idziemy dalej. Zacznijmy od tego dużego obiektu. Najprawdopodobniej jest to dom, w którym mieszkała cała rodzina. Najprawdopodobniej tak. Ten jest jakiś malutki, być może pierwsza mieszkanka, czyli babcia, gospodarowała w tym domu. Ale wejście. Zabarykadowane. Szkoda. Zobaczymy jeszcze gdzieś tutaj z boku. Bo widzę, że tutaj jest ścieżka wydeptana. Więc może będzie coś otwarte z zaplecza. Kurde, spory obiekt. Około całkowicie zarośnięta. Docieramy od zaplecza. Tutaj widzę schody. Nie było możliwości wejść przez drzwi główne, ale tutaj jest wejście od garażu. Sprawdzimy, czy warto było tu przyjeżdżać. Garaż dość spory i mamy tutaj już jakiś sprzęt rolniczy. Tutaj jest traktorek, całkiem fajny, ale co to za model? To pewnie wy mi powiecie, ale zobaczcie, jaki śmieszny. Deutsch. Jakiś Deutsch. Tutaj maszyna. Myślę, że nadal sprawna. Wygląda całkiem dobrze. Pług? Chyba tak. No coś w rodzaju pługu. Auto już porozwalane z przodu. Aha. Czyli raczej sprawny już nie jest. Idziemy dalej zobaczyć. Tu już chyba wchodzimy w część mieszkalną. Albo i nie. Nie wiem, co tu jest.
Może kiedyś trzymano tu zwierzęta, bo widać, że jest też siano. Idziemy dalej, zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. O, tu już jest chyba. Nie, tu dalej jest garaż. Garaż. I mamy nawet jakiś całkiem ciekawy samochód. Terenowy. Widać, że już część rzeczy pokradli. Dom musi tu być od bardzo dawna opuszczony. Silnik wygląda spoko całkiem. Idziemy zobaczyć dalej. Tu już chyba wychodzimy z części gospodarczej. Mam nadzieję, że wejdziemy już teraz do domu. Chociaż tamte drzwi wyglądają na wejście do domu. Słyszę tam czyjeś głosy, ale nie wiem czyje. Oby to nie były głosy właściciela. Choć jaki by miał powód, żeby tutaj dojść? Słychać czyjeś głosy. Nie wiem, kto tam jest, ale rozmawia po niemiecku. Hej, alles gut? A widzę, że ktoś tam przyszedł chyba zwiedzać. Hej. Ja. Ja, alles gut, ja. Ja, don't worry. Okay, okay. It's good. It's nice and old. Yeah. Very old. Napisy na szafie. Anna Maria Grosse. Zobaczcie, jak to wygląda. Miejsce jest naprawdę ciekawe. Tutaj też jakieś napisy. Wyglądają mi te meble jak kościelne. Tutaj jaki ładny kuferek. A w środku jakieś drobiazgi. Tam widzimy kuchnię. Tu widzimy kuchnię. Wyposażenie zostało, tak myślałem. Raczej będzie tutaj wszystko, co jest potrzebne w normalnym domostwie, ze względu na to, że tą lokalizację zna bardzo mało osób. Dom opuszczony w 2005 roku, tak słyszałem i zgadza się, mamy potwierdzenie przez kalendarz. Dobra, chodźcie, wejdziemy teraz do góry. Będzie równie fascynujący widok. Pójdziemy od razu do góry. To jest piwnica, ale zalana. Dobra. Idziemy do góry. Zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego. Słyszałem z daleka głosy po niemiecku. A znajduje się w Niemczech, więc mogli to być nawet właściciele. Oczywiście tak nie było. O kurde, ale spory ten dom. Stare, antyczne szafy. Obrusy poukładane.
poukładane. Kolejny kuferek. Mamy dwa pokoje. Zobaczymy najpierw ten ostatni. Troszkę dewastacji już tutaj jest. I myślę, że cenniejsze rzeczy już poginęły. Ławeczka do ćwiczeń. Tutaj rowerek stacjonarny. Sypialnia. Wow. Naprawdę fajne miejsce. Toaletka. Gigantyczna szafa. Z lustrem. Bardzo mnie ucieszył widok gościa, który mówi, czy jestem z urbexu. Od razu mi się lepiej zrobiło. To znaczy, że to chłopaki po tym samym fachu. Kasety wideo. Futerka. Może ktoś tu pomieszkuje. Kto wie? O, tutaj na pewno. Zobaczcie, pościel. Pościel jest, ubrania są jakieś. Tutaj było chyba biuro. I waga. 90 kilo. Chyba źle wskazuje. Kasetkę, ale jest zamknięta. Kuchnia, ale tak jakby z sypialnią. Tu faktycznie ktoś może mieszkać. Elektryczności już raczej nie ma tutaj. Wieża Sunego. Można spróbować włączyć prąd, ale raczej nie będzie już tutaj prądu. Tędy nie da się wyjść. Ja byłem tam na dole i zastanawiałem się, czy tędy wejdę. Ale tutaj drzwi są zamknięte. Idziemy do góry. Tu jeszcze jest pomieszczenie jedno. O kurde. Płyty CD. Idziemy wyżej. To już jest chyba ostatnie piętro. Tak mi się wydaje, że to będzie poddasze. I wrócimy się do miejsca, gdzie ci panowie tam są. To już chyba będzie ostatnie pomieszczenie, do którego się dostaniemy. Dwa żelazka na fajnym nakastniku. Worek treningowy. Dobra. Teraz w dość szybkim tempie zejdziemy na sam dół. Tam, gdzie zaczęliśmy eksplorację.
momencie tędy i tędy. Tak. Zobaczcie, jak wszystko wygląda z góry. Kawał dobrego urbexu. Zobaczymy, jak wygląda piwnica. Ale piwnica już widać z daleka, że jest podtopiona. Raczej, chociaż może mi dałoby się tu przejść, ale... Ale trzeba uważać. Zbiornik duży. Zostało trochę porcelany. Całkiem fajne doniczki. Tam chyba nie, tam już nie wejdziemy raczej. Chociaż wydaje mi się, że się położy wszystko. Nie, tam już nie ma jak przejść. Dobra. Zamykamy z piwnicy, zanim się tutaj wykąpię. Dobra. Teraz tak. Może... Nie, ten nie. Musimy tego wcześniej. Tu coś jest fajnego. Ale nie wiem, co to jest. Dobra. Trzeba stąd wyjść teraz. U. Fuck! Katastrofa! Don't go in here! Dobra, idziemy dalej. Ledwo udało się wyjść stamtąd. Jesteśmy na holu. Tak to wygląda, tak. Tutaj jest główne wejście. Tutaj jest główne wejście. Biurko. Łazienka. Całkiem ładnie zrobiona. Takie żywe kolory. Troszeczkę już zniszczona. Dobra, tu mamy pierwszy pokój. O kurde, coś czuję, że to będzie wypas. Zgadza się. O kurde, jakie meble. Zobaczcie to. Jaka meblościanka. Wypełniona porcelaną. O kurde. Całe komplety. Mogę się założyć, że to Bawaria. Tak jest. Tutaj jeszcze starsze naczynia. O kurde. Takich nie spotykam często. O, jakiś sprzęt grający, ale już cały przegnity. Ale szkoda. Zobaczcie, jeszcze nutki leżą. Tutaj całkiem fajny komplet. I zdjęcia rodzinne. Właśnie w tym samym domu. Zobaczcie, mamy tutaj szafę, którą widzieliśmy wcześniej. Czyli na 100% zdjęcia rodziny. O, tu kolejny komplet. Wielona kanapa wraz z trzema fotelami. To też wygląda jak biuro. Tu mamy biurko ładne. Stare zdjęcia. Tutaj zdjęcia rodziny.
dwa bobasy. Widać, że już rozszabrowali tutaj. Myślałem, że będzie trochę lepiej. Ale jednak troszeczkę rozwalili tutaj. Rzadko mi się zdarza kogoś spotkać na eksploracji, a skoro spotkałem, to nie jest to jakieś znalezisko. To znaczy, że już tutaj nie jedna osoba była. Każdy coś zabrał. A tutaj co? Chyba lis. Futro z lisa. Wyjście. Mogę się mylić, tak. Przeszedłem całość. Może eksplorację mamy już za sobą. Przeszliśmy wszystkie piętra. Najwyższa pora zakończyć eksplorację i udać się w kolejne miejsce. Dzisiaj znajduję się w Niemczech i znalazłem całkiem spore gospodarstwo. Jak widać, od bardzo dawna nikt tutaj nie zaglądał. Z tego względu wszystko jest spleśniałe, pognite. Ale bardzo się cieszę, że dotarłem tu i udało się nagrać jakiś materiał. A na razie żegnam się z wami i do zobaczenia znów niebawem. Trzymajcie się.